Miasto to niebezpieczne miejsce. Absolwenci Akademii Policyjnej, rocznik 1984, są zdeterminowani i gotowi do podjęcia pracy. Ale czy miasto jest gotowe na nich? Podana. Zdążę, że jest na zgarcie. Proszę opis jest tu napisać. To 84 status pierwszy po drugim. W pierwszym rzędzie siądź. Myślisz, żeby tak lizać dupę tej szefowi? Żeby szybciej awansować? Będzie RDR grane. No myślę, że będzie. Ale pewnie u mnie dopiero w wakacje, jeśli chłopaki wytrzymają jeszcze, będą grali. To jakoś wtedy może bije. Marec. Dobrze, właśnie teraz w piątek mam losa z makroekonomii. Przygotowywać. Dzisiaj jeszcze po streamie będę miał projekt. Tam grupowy, muszę skończyć, tam zacząć, nie wiem. Wtedy nie było na pierwszym jakby spotkaniu, jak zaczynali coś tam robić, nie wiem na jakim etapie w ogóle są. 20-27 wszystkich kadetów oraz rekrutów proszę o ustawienie się na parkingu Mission Pro. O, biegnę. Kod 8 mamy. Neguję w takim razie. A, jednak nie biegnę. Będzie ten kod 8 czy nie? Będzie, Glenistone, spokojnie. Za chwilę chcę wyjść na 22. Stanford, w takim razie czekam na dole. Tak jak powiedział się Ron Pest, kadeci, rekruci, sio, na komendę, na parking przy komendzie. Zanegował. Słucham? Zanegował. Nie, zanegował komunikat, że to ja was powinien rozdzielić, wiecie? Tak czy jak macie się tam udać. Wszyscy kadeci, rekruci. Dobra, co my tu mamy? Dwójka, jedynka. Okej, okay, fajnie stoicie takim. Popka idzie z Collinsem. Neptun pojedzie z Marfim oraz Glinston pojedzie z oficerem, który nie ma nazwiska przyczepnego i za to go kopnie w dupę chyba zaraz. Oficerze! O, przepraszam. Przejmy! Jedziesz z Glinstonem, oficer wystawyczki. Glinston. Odmaszerować z przydziałem. Wszystko dobrze, Neptun? Tak. To dobrze. Numer odznaki Glinstona to 60? 81. Po tym to ci popchnę swoim. Glinston nie jest 60. Prosiłbym o mówienie ci się na komentarz. O, przepraszam. Widzę, że idziemy na parking. Chciałem cię przyjdzie, że ja prowadzę. Nie. Tu ma Kamil? Tak. O właśnie, może dispatch? Nie, nie działa dispatch. To może jakiegoś szybszego teraz wezmę, co? Widzę, że... Ale chyba nie ma nic dostępnego szybszego. A, zaraz zobaczymy. Piąty. I chwileczkę. Tak, i to chyba nie. Momencik. To jest. Takim to chyba nie pojedziemy. Taki to za duży chyba. I się kluczyk kurde zaklinował. Sekunda. No my kurwa lawetę mamy policyjną. No, to chwileczkę, że wyjechałem, bo to tak mi podrzucił szef, tak, żebym sprawdził. Nic się nie dzieje, spokojnie, ja nawet nie wiedziałem, że mamy. Biegnę, już biegnę! Nawet to tak nie bardzo. Szybszego przydało mi się chyba.
Ty jedziesz za mną, tak? Powiedział ci Artur, czy nie? Dobra, to będzie szybsze. Ja mam wolno jechać, ale to jest mój kadet, co więc... Znaczy ja biorę wszystkich kadetów, bo zrobię im małą, przyspieszoną akademię w ciągu godziny. Ale to mogę jechać 4 rano. Bzium, 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 bzium! Potrzebujesz się. 164 plus 1, status się nadkładam. Da, i znowu na patrolu razem, co? Szczęście mam do siebie. Tu jakieś strzały blisko padły. To jedziemy! Dosyć 4 plus 1 również. Gdzie, w tunelu? Chyba na górze ktoś strzela, wiesz? Być może, no, w tym wątpię. Wyjdziemy jakoś, wyjdziemy. A, no już potem nikogo nie będzie, wiesz? Się spóźniliśmy trochę. Dobra, możemy obserwować ten teren. Oficerze. 164 plus 1, 10, 23 na ostatni 10, 71. Podejrzliwie cicho. Ludzie chodzą jak gdyby nigdy nic. 232 to jest pierwszy. Co sądzi o tym pan oficer? 00. Dziwne to. Odbiór. Proszę przyjechać. No nie widać nikogo. Weź tą podejść tam. Podaj się raz 217. I co jest? Zgłasza drodze na 120. Tak jak informowałem, to zgarniał 217, że im pomógł. Przyjął. Co, że? Tak na razie oficjalnie obserwuję. Powrót do stoku piątego. Chyba szybciej, ale mor puszczę. No właśnie, pasy. Dobrze, że przypominasz, Kuba. Wody to jest właśnie kwestia bardziej praktyki. Więcej się odgrywa i więcej się używa tych kodów. I szybciej one w głowę jakby chodzą, nie? Ja czy będzie jakiś napad? 232 zgłaszę za tym. O, biegnie kwarty, ktoś tam. Ciekawe, czy ucieka. On po prawie już nie widzę go. Schował się. A! 167 plus 1... No ktoś tu okrada ludzi. Gdzie? 122, 17, przypominam, wszyscy kadeci parki w mieście drogi. Sprzedaję. 164 plus 1, 10, 5 na... Lewo idziemy, tak? 10,82. Sprzedaj narkotyki! Tak, jedziemy tam. Się oficer trzyma, będziemy pędzić. Oś. Byś sprzedawał, tak? Tak, trochę dalej, tam na końcu ulicy. Wezwanie mieliśmy, tak? Dobrze, zaobserwujmy. No, tak, jak ktoś zadzwonił na centralę, że... To chyba jest. Daje. Podejrzam. O, taksówkarz. No może bym chwilę go poobserwować, na pewno złamie jakiś przepis, tego odsłabiamy. Ci nie wolno jeździć, nie? No to jeżdżę pod prąd dalej. Chwila. Jak on tam zawrócił? Nie wiem, czy legalnie. Nie widziałem tam. Czy nie, też nie. 164 plus 1, 10, 5 na ostatnim 10, 72 koło sklepu z multimediami. Gdzieś ty kupię koszulce? Tam właśnie widziałem.
Kaszanie. Czekaj po tym plecach. Może spytamy się go, czy nie widział kogoś tutaj. Proszę pana, prowadzimy interwencję! Mogę pomóc, chwila, co pan pokazuje? Ej, o, motherfucker! Proszę się zatrzymać! Wzywał nas! Proszę zatrzymać się w bezpieczne miejsce! Trzyma się pan. O, co je? Zgasi pan silnik. Boko, gasz to silnik. Co jest? O? Iść na niego. Ręce pan trzyma na kierownicy. Trzyma na kierownicy. Obserwuję, co tu się dzieje. 164 plus 1, kod 6 na czarnym sultanie. Moglibyście gdzieś stanąć, bo blokujecie wyjazd z parkingu, panowie. Zamknij mordę! Dobra, proszę pana. Co pan pokazywał tą ręką? 122 fucka, co do budzą, mamy? Słucham? Prowadzimy interwencję! Jaką interwencję? To proszę włączyć sygnały, nielegalne. O, słyszeliście? Ziomo sprzedają, zajmijcie się lepiej prawdziwymi rowerami. Kto sprzedaje? Nie wiem. Przejechał na motorze i na rowerze pojedą, no i co teraz? Zajmijcie się dealerami, kurwa, nie ma. No, zajmujemy się dealerami, tylko właśnie. Proszę, proszę, to można potraktować to jako zniewagę funkcjonariusza, to co pan powiedział i co no, pokazał, ale... funkcjonariusza. No, nie będzie tak. Zrobiliście dowodców sensu, skurwa, syny. Słucham? Nie, przepraszam, to jest sam. Krzyczałeś coś do nas przez okno, słyszałem tylko fuck cops, fuck police. No, takiego ja byłem. O! Ej! Siadaj, 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 siadaj! Co pan zrobił? Nie powiedzieliście, że mogę odjeżdżać. Może pan odjechać. Uderzył chyba u nas. To proszę włączyć sygnały. Nie chcę, żeby się mnie... Ej, ej! Co on robi? Nie, teraz będzie mandacik. Proszę się zatrzymać. Proszę się zatrzymać. Daj mu mandacik. Dobra. Powodowanie tutaj upadku drogowego. Pan zgasi silnik. Pan zgasi silnik, proszę dać mi do numeru. Nie, dobra, czekam na inną jednostkę, rozumiem, dzwonię do szefa. Zgasi pan silnik, proszę dać mi do numeru. Dzwonię do szefa, dzwonię do szefa. Rozumiesz? Uderzył naszą maskę. Dobra. A nie ma waszego szefa. A, byście siedzieli w pierdlu za to. Dobra, proszę dać dokumenty. Kraciaku, bo... rozumiecie? Chce pan, będzie pan współpracował, czy... No dobra, trzymaj. Trzymaj. Nazywa się Bob. Bob Black, sprawdzisz? Bob Black, sprawdzę. 175, czemu pan zablokował mi drogę? Jak ja zablokował drogę? Nie włączyliście sygnału. To były włączone sygnały. Nie były. Były. Były właśnie, no i proszę dlatego nie odjeżdżałem. Nie no tak, no ale pan ruszył samochodem. Pan nie może ruszyć samochodem. No sorry, sorry, w końcu już nie wiem. Kazaliście mi odjeżdżać i stać w jednym momencie. Jak on ma Black? Black. Black. B, L. Bob Black. A, C, K. Aha. Black. 706, status pierwszy. 706, los 127. Ma czystą kartotekę. Ooo, czystą kartotekę. You know where I'm playing, boy, yeah. Ale do dzisiaj. Ooo, bo chyba, że zwieje. Żartuję. Może no nie wiem, mamy pana dokumenty dane, to nie wiem, czy pan chce uciekać. Sorry, rozumiałem. Tak naprawdę to był prank. Tutaj kamera. Tutaj kamera. Klep mu spowodowanie kolizji. $200. To bez powodowania się kolizji. Uderzył nas. Co z nami? Jaka kolizja? Powodował kolizję. Tyłowo uderzył naszą maskę. Nie. Teraz zrzuc, bo nie czekam na jego jednostkę. Nie będę pod mechanika. Nie tak pogrywać. Dodatkowo widzę chyba, że mam uszkodzoną przednią szybę. Klep mu również uszkodzony pojazd.
Nie wiem, a może damy prostą połączenie, co? To jest za to, że nas wyzywa? No czystą kartotekę ma, to nie wiem. To co będzie miał czystą, dopóki nie dostanie, wiesz, mandatu. Dawaj mu 150. Nie wiem. Ja bym go puścił. Oficerze, to na własną odpowiedzialność. Ja bym, mówię, 200 dolarów mu dał chociaż. Dobra, to coś wykombinuję. Co jest? Zawrzymy układ. Ja nie wypiszę panu mandatu za zniewagę scenariusza. Tak, pan już nigdy nie wybaczy. Każdy tak mówi. Tak zawsze mówię to samo. Ja nigdy nie znieważę funkcjonariusza. Mhm, no dobra. Nigdy. Dobra. Nawet ja w to nie uwierzyłem. Ale ja uwierzyłem. Dobra, damy panu ostatnią szansę. Jasne, lesie. Forge, weź, zapisz tam notatkę, napisz. Dobra. Notatka co on robi? Jak on zaparkował? Co to ma być? Co to zaraz ma być? Zaraz nimi zajmiemy. What the fuck? Co on robi? Proszę, dokument. Baba. I po zgasz... O, są zgaszone. Może pan odjechać, tylko tak jak mówię. Proszę, mamy zapisaną notatkę. Następnym razem skończy się inaczej, że tak powiem. Kcio? Mariusza. No to. Miłek. Połączenie. Mogę jechać? Tak, zapisałem. Tak, może pan jechać. Zgłasza. Na przyszłość weź. Drugi. Ciągle mieć zapalone światło. Ten park, gdzie się znajdzie? No. Teraz już komendamy się. Nie mamy żadnej interwencji. Jestem, przepraszam. A gdzieś tam na motorze? Jakiś dziad jechał! Właściwie widziałem, kurde, jak wyglądał. Nie widziałem, to był taki dziad. Po prostu uderzył skopą w naszą maskę chyba. W bok samochodu. Drzwi ty nie chyba skopa. Napisałeś notatkę, nie? Chcę. No i następny raz my go złapiemy, to mówię, wiem, że jest taki nandat za to. No jak on jedzie, no zielony świetle. Nie. Będzie mandacik. Na czerwonym świetle przejechał. Widział funkcjonariusz. No widziałem. No. Dobra. Chyba jakiś naćpany jedzie. Zajmał się im ze spłatu. Na czerwonym człowieku przejeżdża. Lokalny. Kod 4, kod 6. Nie. Jak oni jeżdżą ci ludzie. To im prawo jazdy dawał. Tylko oni nawet na czołówkę zjeżdżają, jak jeździłem po autostradzie wcześniej, to... No, o, piesek, słodki piesek! A nie mógł jakiś z pieskiem iść. Zgubił się chyba. Tak właściciel. Czemu otworzymy drzwi? Jeździł z nami sobie, nauczył się. Byłby taki pies tropny. Tropiłby jakieś narkotyki. No wyhamował już. Miałem mówić. O, patrz. Gdzie? Tu blisko kto? Prosto, na prawo. 164 plus 1, 105 na 82. Jest. Bierzemy go. Widziałem, jak mu coś dawał. Dzień dobry. Dzień dobry, panie władzo, co słychać? Może nam pan powie, co ma się słychać? Co pan tutaj robi? Co robię? Rozmawiam z ludźmi. Mawia pan z ludźmi. Rozmawiam z tylko ludźmi, rozmawia, panie władzo. Tak? Tylko. Tak jest, tylko rozmawiam. I żadne. To była jakaś pana znajoma, czy... A co pan, nie, co pan tam jej podawał? Chciała wyrwać numer swój, proszę pana. Zetówkę, tak? Chce mi się bardzo dupczyć. Szukam tu gorącej laski na noc. A, dupczyć, nie rozumiem, co to znaczy, ale... Coś mi się wydaje, że pan kręci. Moje pańskie zdjęcie, dostaliśmy wiadomość, zgłoszenie. Moje zdjęcie? Jakie? No, w zasadzie jest zdjęcie pana pleców. Ciemna bluza. Będę mówił szczerze, co na mnie.
troszeczkę przesadziłem. Rzuciłam, nie? To i powiedziałem parę takich słów niemiłych. Powiedziałem, że jest kompierdoloną i nie wie co traci. Popatrzcie na mnie, popatrzcie tylko na mnie. Popatrzcie na tego Barnuszka, przystojny skurwysyn. Ja nie wiem, jak ona mogła tak zrobić, panie Wład. No oficerze, co pan sądzi na temat tej bajeczki? Wiecie jak to jest, panowie, mało dupeczek w tym rozsądku. Czyli co, jakbyśmy pana przeszukali? Chcemy przeprowadzić mały wywiadzik, tak? Wywiadzik mały przeprowadzimy z panem. Jak jesteśmy, mamy... Dobra, zaparkujemy sobie tutaj. W porządku. Dobra, to krawędzi to ledwo mogę. Oj, oficerze! Dobra, zostawiam go tak. Dobra, w takim razie mamy kilka pytanek, takie wie pan, ankiety uliczne przeprowadzamy jako policjanci, żeby lepiej świadczyć usługi. Tak lubię dalej. Ankiety, lubię ankiety, w szkole byłem dobrze, dobry z ankiety. Tak się spytam, co pan sądzi na temat tak narkotyków, no powiedzmy. Co ja sądzę na temat narkotyków, tak. Panie władzu, mogę być szczery? Oczywiście. Szczerze? Zapierdolić jakiegoś Joszka, no odrelaksowany. Wtedy łatwiej mi się gada z kobietami. Czosz. Dobra, a... Czyli rozumiem, że ma pan czasem styczność. Tak, panie policjancie, nie będę okłamywał. Każdy lubi sobie pierdolnąć dobrego Joszka. Chyba, że pan nie lubi... Czyli ma pan coś przy sobie przypadkiem? Czy mam coś przy sobie? Tak. Oprócz wielkiej fai, która jest nabrzmiała na te gorące suczki? A, musiałbym... A nie, my nie rozmawiamy o pana popędzie. Tylko o tym, czy ma pan narkotyki i tyle. Nie mam, panie władzo. Czyli co, jakbyśmy dokonali takiego małego przeszukania. A dlaczego przeszukania? Nie, tylko tak przepuszczamy, tak? No dobra, niech będzie. A wiecie, przeszukujemy go, czy nie? Czyli nie ma pan nic przeciwko. Mam na sobie scyzory. Od razu mówię. Mam coś przeciwko, no ale dobra. Niech będzie, jestem dobrym obywatelem. Idę pod ścianę. Chcesz go przeszukać w oparciu? W skarpetce mam scyzory, uważaj, żebyś się nie pokaleczył, panie władzo, dobra? Dobra! Niech będzie wolny. Nie chcę mi się nawet tego robić. Szczerze, oficerze. Dobra. Widać, że dobry chłopak jest. Oczywiście, że jestem dobry. Ja z PI miałem A plus. Jestem szybki, gdybym chciał, to bym uciekał. Ale ja nie uciekam. Dobra, daj się przeszukać. Niech idzie sobie na te dziewczyny. Dobra, to szybko musi pan jakoś dziewczynę złapać, bo już się nos robi. Ja pierdolę, będzie ciężko. Dobra, idę do tej. Myślicie, że mi się uda? Tamta laseczka przed nami. Powodzenia życzę. Czeka, tworzymy. Siemano, cipcia. Co słychać ciebie? Dobra, jak sam. Nawet jak ma te narkotyki, to... Ja te dziewczyny. Ale trzeba komuś chociaż jakiś mandacik wystawić, bo Krzemu będzie wkurwiony na nas. Jakie często taksówki jeżdżą. Na taksówkach można takie mandaty sobie... Takie statystyki można robić, że... Awans to... Im lepsze statystyki, tym szybszy awans. A pas trzeba zapić. Czy jakąś muzyczkę puścić? Aaaa, oficerze, jak oficer chce, to proszę. Żebyśmy tylko radio słyszeli. No to chyba tak nie będzie dał rady. Bo strasznie głośne głośniki są w tych autach nowych. Szefu nie żałował, że tak powiem. Ja bucie? Wiadomo, szef w porządku. Dobra, jedziemy. Gdzieś w pobliżu morza. W pobliżu morza, tam wiesz, plaży. A myślę, że jakiś Rzezimierz, jak będzie opierdalał narkotyki, a wtedy ja już go przeszukam, nie odpuszczę. Chyba, że znowu jakąś gadkę zarzuci, ale wątpię. Ja może skoczymy sobie do fryzjera, co? Taka mała przerwa. Chyba, że na rybki jedziemy. Bym fryzurkę sobie zmienił, wiesz, bo ostatnio fryzjer mi tak totalnie włosy rozjebał, że... No to możemy podjechać, możemy. Po prostu wstydzę się pokazywać i tak będziemy zarabiać, tak. Kartę mamy,
podpiętą! Nie ma problemu. Z czego się podpiętą?